To bardzo złe wrażenie. Ale trudno, no sprawdźmy. Bo co to zacząłem nagrywanie i po prostu przejdę tam jeszcze raz i zacznę nagrywać od nowa, kiedy będę miał tego duszka już. Nasza pastereczka. Co nam powiesz, koleżanko? Tak, chyba uwolniliśmy 5 duchów. Teraz nadszedł czas cudów, czyli chyba nie muszę się już tam wracać. Powinniśmy iść i zbadać tą polanę, gdzie te owce były, ponieważ coś się tam działo i te owce postanowiły przyjść tutaj. Coś niedobrego, jakaś wyższa siła. Musimy to przebadać. Nasza bohaterka jak detektyw, tak, są duchy. Czekają na nas. Najwyraźniej wszystkie przyszły tutaj, co znaczy, że tutaj coś się będzie działo. Tutaj gdzieś musi być ukryty ten cały Trigon. Tutaj nam coś gra podpowiada, znaczek mamy tu. Książkę. To są podpowiedzi naszych wszystkich przyjaciół. O tak, chyba to chyba oznacza ilość zebranych duszków. Czy będziemy musieli jeszcze zebrać pozostałe dwa Trigony? Na razie zebraliśmy, nawet nie dotarłem do pierwszego. Ale mamy zebrane chyba wszystkie duszki, ponieważ cała ta linia się wypełniła. Bark, 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 tak pies szczeka. Fascynująca to była lektura. I tutaj chyba musimy użyć miecza magii. Nie wiem, jakie jest poprawne tłumaczenie tej nazwy. Chciałem przeczytać gdzieś, ale chyba nikt tego nie przetłumaczył jeszcze. Nie ma takiego słowa w ogóle. Mamy coś zrobić z tym. Tak. Przyciągnąć słońce do tego znaku. Dobra. Teraz nacisnąć oba jakby te świecące tutaj elementy. Pierwszy i drugi. I przyciągamy oba klify do siebie. Mieczo magia jest dosyć potężna. Prawda, skoro można przesuwać ją góry. Coś się pojawia, tak jest, złoty Trigon. Które będziemy musieli zdobyć. Więc podchodzimy do niego. Wesoło. A tak, niestety nie będzie to takie łatwe. Trigon niestety jest specjalnym bytem. W sumie trudno powiedzieć, cóż to jest. Kosmiczna energia. Trigon nie podda się tak łatwo, będziemy musieli z nim walczyć. Ma on kilka ataków, pozostałe Trigony też walczą troszeczkę inaczej. Ten jest najprostszym, z tego boss. Boss drugiego aktu, drugiej sesji. Takie ładnie to wygląda, te pole walki, naprawdę. Podoba mi się. Trigon się ładuje. Coś tutaj się dzieje. Przygotuję miecz albo tarczę. Tak, jest tutaj jakaś kula, którą będziemy musieli odbijać. Po prostu gramy w nią w ping-ponga, tenisa czy tam cokolwiek. Wiem, że wygląda to dziwnie, odbijanie tutaj kuli energii pomiędzy trójkątem a naszą parapetą. Tak ta walka wygląda. Jest to pierwsza faza. Okej. A Trigon się troszkę naładował. Stwierdził, że to jest bez sensu ta gra. Teraz troszeczkę jest szybsza moc. Musimy jak najszybciej bić mieczem w momencie, gdy skóra się do nas zbliża. I stracimy tutaj... A, właśnie. Stracimy jedno życie, nic się nie stanie. Po prostu zlamiłem teraz. Za wolno. Okej, okay. Wchodzi druga faza. Co nas czeka w drugiej fazie? Tutaj się ładuje, chyba teraz trzeba będzie unikać strzałów. Uwaga, pełne skupienie. Klikamy po prostu tarczę w odpowiednim momencie. Wtedy nasza bohaterka odskakuje.
nie jest to za trudne. A wyczucia. Trajmon raz się wystrzela z całej energii. Co teraz braku? Okej. Okay. A za ostatnio. Najtrudniejsza podobność. On nie zginął, bo to będzie przykre zginąć na wizji. Bo Trajmon się dzieli na kolejne elementy, które będą nas atakować. O ile pamiętam, pierwsze będą po prostu zwykłe piłki, czy kule energii. Boże, postanowi strzelić, chyba strzeli. Tak. Nie wiem, czy to jest losowo generowane, czy nie. Po prostu musimy rozwalać teraz te kule energii. Okej, jeszcze trzy. No. Dragon się stał troszeczkę mały. O, za mały. Okej, ostatni atak. Troszeczkę zdawiłem tą walkę. Przepraszam was. Straciłem aż trzy gwiazdki. Choć można przejść tą walkę bez straty ani jednej. No, strata życia nie wiąże się tutaj żadnymi konsekwencjami. Nawet gdy stracimy wszystkie grzybki, możemy po prostu iść do chatki Drwala. Tam się uleczyć, siedząc na krześle. Jak się bohaterka tutaj leczy. Mamy Trigona. Zebraliśmy. Jesteśmy w społeczeckiej walce. I tak. Himen na potęgę posiadnego czerwca. Mocy przybywaj. Tylko tego uja rosą, tak, z tego. Super, prawda. Będziesz się mogła cieszyć, jak zdobędziesz wszystkie części Trigona. 3. No tak, jest archetyp. I fotel. Brawo! Tak, mamy tutaj nasz Trigon. Są nasi przyjaciele. Powróciła. Powróciłem, słońce powróciło, światło słoneczne powróciło w chwale. Tak, well so far. Should you choose to continue the experiment? Tak, czy chcemy kolejną przerwę? Tak, chcemy kolejną przerwę. Jest to koniec sesji drugiej. Zdobyliśmy Trigona. By drugi... Kurtyna się zamknęła. Drugi akt zakończony. I znowu menu nas wita. Spokojną muzyczką. I 47% gry. Tak, więc spotkamy się w kolejnym odcinku, w którym zdobędziemy kolejne części Trigona. Pokonać złą zjawę. Przepraszam, włączyłem muzykę. Spotkamy się w kolejnym odcinku. Podobał mi się ten akt bardzo. Jest dość pomysłowy. Szczególnie pomysł na samego bossa w postaci Trigonta. Trigona. Bardzo mi się podoba. Mamy tutaj ten o złoty. Jeszcze nam brakuje ten i ten. Okej, więc nie ma co przedłużać. Spotkamy się w kolejnym odcinku, który będzie nie wiem kiedy. Zdobędziemy kolejne części. Grał Amigowy Kojot. I do usłyszenia kolejnym razem.